Czuro się człowiekowi zachciało. Bezkresny kirgijski step, miejsce zapomniane przez świat, to właśnie tutaj odbywają się jedne z najbardziej brutalnych zawodów sportowych świata. Wiesz, samochód od 2 godzin, teraz powinno się okazać, że nie ma miejsca. Zaraz policję. Dzień dobry, dzień dobry. Dziękuję. Przeżyłem tu niezwykłą przygodę, z której najbardziej ucieszyło mnie to, że w ogóle przeżyłem. On prowadzi? Kirgizowie wyraźnie mieli dość specyficzne poczucie humoru. Czy to jest dobra kirgijska droga? Tak, to jest kirgijska autostrada. Życie na stepie miało swoje plusy, na przykład brak ograniczeń prędkości i rzadkie patrole drogówki. Nie przyjechałem tu jednak, żeby bawić się w autostopowicza. Zaprosił mnie Ermek, jeden z Kirgizów. Jego przodkowie od wieków oddawali się dziwacznej rozrywce. Do jej uprawiania potrzebne były konie oraz truchło kozła. To jest takie pytanie, ja nie wiem, czy to w ogóle zrozumiesz, o co mi chodzi, ale czy tobie się nie wydaje, że to kok-börü to jest trochę taka gra nie dzisiejsza, że dzisiaj już się nie robi takich rzeczy, żeby grać zwierzęciem? Nie interesuje mnie, co inni o tym myślą. To nasza tradycja. Dzięki temu mięso jest kruche, a my mamy więcej ruchu. U nas by to nie przeszło. W Polsce, wiesz? Da. Dobrze ci to idzie. Ermek wytłumaczył mi podstawy kök-börü. Sport polegał na rywalizacji 2 drużyn o truchło kozła. Wiedząc, że czekała mnie jazda bez trzymanki przez miesiąc, w Polsce przygotowywałem się do tego wyzwania. Było jasne, że mimo lekcji jeździectwa nie mam z nimi najmniejszych szans. Dobrze, że przynajmniej mój koń wiedział, o co chodzi w kok-börü i kierował się tam, gdzie reszta koni.